To ostatnio w polskim show biznesie mamy po raz kolejny prawdziwy baby boom. Joanna Krupa, Kasia Warnke, no już niebawem zostaną mamami. Ja wiem, że ty także odnalazłaś w swoim życiu balans, bo kiedyś na przykład wspominałaś, że tak naprawdę jesteś sfokusowana totalnie na pracy, teraz także potrafisz odpoczywać, a ten moment, ten taki moment macierzyństwa, zostania mamą, czy już jest coraz bliższy w twoim życiu, czy to jeszcze nie ten czas? Moje życie tak się toczy, zaskakująco dla mnie też trochę, tak mnie miłość prowadzi, że ja gdzieś poniekąd w jakimś aspekcie tego macierzyństwa sobie doświadczam przez to, że mój partner ma dzieciaki. I ja na co dzień odnajduję się w tej przestrzeni. Funkcjonuje tak. Mamy w domu dzieciaki, mam z nimi bardzo dobry kontakt i ja nie czuję się, że to wszystko jest jeszcze przede mną, bo czuję, że jestem w trakcie takiego procesu. Owszem, nie urodziłam jeszcze swojego dziecka. Zobaczymy, ja ufam, ja wierzę w takie zaufanie też do jakiegoś tam prowadzenia wyższej siły. Możemy to nazwać boską energią, zależy kto jak lubi, ale ufam temu, poddaję się temu, co ma być. Podążam za miłością, za swoim sercem, za pasją, staram się funkcjonować w zgodzie ze sobą, więc jakoś jestem spokojna, nie nakładam sobie żadnej presji i staram się właśnie równolegle funkcjonować na kilku płaszczyznach, wyrażać siebie, odkrywać siebie, rozwijać się cały czas i czuję, że to w jaki sposób toczy się moje życie daje mi szczęście, radość każdego dnia, niezwykłe relacje z dzieciakami, z moim partnerem, z innymi ludźmi. Pielęgnuję po prostu te wartości, które są dla mnie najcenniejsze. Jeśli kiedyś będę mieć swojego dzidziusia, swoje dziecko, pewnie to będzie trochę inny wymiar tych doświadczeń, ale na dzień dzisiejszy czuję się szczęśliwa w tym, jak dzisiaj wygląda moje życie.